Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie genialne w smaku i prostocie kotlety z cukinii. Będą to takie kotleciki jakby mielone, ale będą one z cukinii i z kaszy jaglanej. I do tego, uwaga, co będzie nam jeszcze potrzeba. Jeśli macie swój ogród, idziemy i zrywamy zioła. Mam tutaj bardzo dużo pietruszki, natki pietruszki. Mam tutaj bazylię, białą bazylię fioletową. Mam tutaj również lubczyk. To wszystko zużyjemy. Oczywiście usuniemy te twarde kawałki. Ale to o tym za chwilę. Co potrzebujemy w tej chwili? W tej chwili potrzebujemy szklankę kaszy jaglanej. I tą szklankę kaszy jaglanej ugotujemy w dwóch szklankach wody. Tego wam nie będę pokazywał, bo to każdy potrafi zrobić, lub też na opakowaniu znajdziecie dokładną instrukcję, jak taką kaszę ugotować. Ale ja już wam mówię. Wlewamy dwie takie szklanki wody do garnka. Po zagotowaniu dosypujemy szklankę kaszy. Delikatnie wystarczy to posolić. I mieszamy delikatnie, żeby nam to nie przywarło do dna. Na wolnym, małym ogniu. Do miękkości. Nie sugerujcie się tym, co napisał producent, bo producent tak napisał, że ta kasza będzie do spożycia, nie wiem, na przykład jakimś gulaszem albo coś takiego. My potrzebujemy tą kaszę mieć taką lekko rozgotowaną, taką naprawdę bardzo miękką. Okej? No to ja idę to ugotować i zaraz wracam. Następna sprawa to cukinie. Ja już cukinię sobie umyłem, tylko odetnę sobie tutaj tą końcóweczkę. To są stosunkowo młode cukinie, jak widzicie, nie są jakieś mega przerośnięte. Te pestki będą drobniutkie, także ścieram całą cukinię. I co jest dobre w tym przepisie? To to, że zużywamy naprawdę dużo cukinii. Musi być więcej cukinii jak kaszy. Ja wam nie podam, ile to kilogramów tej cukinii, bo ona za chwilę będzie musiała puścić wodę i naprawdę z tą cukinią możecie poszaleć i dodać jej dość dużo. Ja mam takie dwie, no takie dosyć młode cukinie, mógłbym dodać trzy i też by się nic nie stało złego. Z ziołami tak samo. Co macie dobrego na ogrodzie, te zioła wszystkie możemy wykorzystać. I ścieramy na tych dużych oczkach. Okay. Zaraz zobaczycie sami, jak tą kaszę wam pokażę, dlaczego nie podaję ilości cukinii. Bo ta kasza, ona naprawdę napęcznieje i będzie jej dużo. Dobra, jedziemy z następną. Cukinię jak najbardziej można użyć zieloną. Świetnie to smakuje, słuchajcie, sosem czosnkowym, sosem pomidorowym. Genialne, można to po prostu z sosem pomidorowym sobie to można zapiec. No, różne są metody, różne możliwości. My to dzisiaj będziemy klasycznie smażyli, a sos, jaki do tego podam, no nie wiem, coś jeszcze wymyślę. Może koperkowy bym zrobił taki lekki. Na jakimś jogurcie, nie na beszamelu, bo beszamel to bardziej zima, ale teraz właśnie na jakimś jogurcie fajnym, koperek, to by się sprawdziło. Słuchajcie, kotlety jeszcze są z kaszą. Kasza jest sycąca, więc nie potrzebujecie do tego specjalnie jakichś ziemniaków, czy tam makaronu, czy czego to tam byście chcieli jeszcze nagotować. Nie, dacie na talerz po prostu trzy takie kotlety z kaszą i cukinią. Dacie dobrego sosu, czy czosnkowego, czy tzatziki, czy właśnie tak jak pomyślałem, koperkowy sos, bo koperku tutaj akurat nie dodaję, bo koperek mam bardzo duży już na ogrodzie i nie chcę mi się go po prostu zrywać, tych małych gałązek, więc nie dodaję, ale dobrego sosu koperkowego, słuchajcie, na bazie jogurtu naturalnego, no to by było fajne, lekkie i pożywne danie. Dobra, nagadałem się, co? A przepis taki prosty, ja pół godziny gadam. Słuchajcie, cukinia starta. Na sitku. Właśnie na takim sicie. Wy możecie sobie to zrobić do miski i później odcisnąć ręcznikiem czy czymkolwiek. Muszę to posolić. Dałem półtorej łyżeczki soli. I muszę to dobrze wymieszać. Tą sól. Wymieszane jest. Słuchajcie, ja to teraz zostawiam, przykryję tylko. To wiadomo, to jest lato, żeby coś tam nie wpadło. Jakiś insekt latający. Zostawię tutaj gdzieś z boku
na długość gotowania tej kaszy, niech to sobie postoi, no nie wiem, dobra, 20 minut powiedzmy. Niech to sobie ocieknie, a co nie ocieknie, widzicie, już ucieknie. Co nie wycieknie, wyduszę później i zobaczcie, co będę robił dalej. Posłuchajcie, cukinia ocieka, kasza jeszcze się gotuje, więc to jest dobry moment, żeby przygotować te wszystkie zioła. Ten lubczyk, to wszystko, to może tak po kolei z tym się jakoś tutaj ogarnę i lecimy z tym wszystkim. Potrzebuję tylko te delikatne końcówki, te listka, żeby nic twardego nie było w tym kotlecie, bo by się to no po prostu nieprzyjemnie jadło, nie? Ale tych końcówek no nie wyrzucajcie, możecie to zużyć do innych rzeczy, zwinąć, możecie to zblendować, włożyć do słoiczka, dolać trochę oliwy, no zrobić sobie po prostu taki słoiczek z ziołami i dokładać do różnych zup, sosów. Świetna sprawa. Nie mówię, że to trzeba wyrzucać absolutnie w żadnym wypadku. No i tak będę postępował z resztą ziół, że po prostu pooddzielam te delikatne listki i je drobno pokroję. Ej, za chwilę się widzę. Posłuchajcie, to są moje zioła. Natka pietruszki, bazylia i lubczyk. Co z tym trzeba zrobić? To trzeba wszystko drobniutko, elegancko poszatkować. I tym się właśnie teraz zajmę. Więc jedziemy z tym koksem. No jak mamy to z grubsza poszatkowane, to jeszcze w drugą stronę. No i słuchajcie, jak macie już to tak poszatkowane elegancko, to na razie na boczek i musimy wycisnąć już teraz cukinię. No i słuchajcie, wyciskam cukinię. Tak, w dłoniach po prostu. Ile idzie po prostu najwięcej. Cukinia to jest jakieś 95% wody, więc trzeba się trochę nad tym napracować. Można też przez ręcznik kuchenny wykręcić. Też całkiem nieźle idzie, ale... Słuchajcie, właśnie wpadłem na taki pomysł. Każdy to ma, to jest do wyciskania ziemniaków. Na przykład kuski śląskie. Albo na jakieś kupy kaszagówki. A ja tu naładuję tą cukinię. I wydusimy z niej wodę. Patrzcie to. Proste i genialne. Ile tu wody wyleciało z tego? Tak wszystkie, tak zrobię całą cukinię. Zobaczcie, ile zostało wody, a tyle cukinii. Teraz do naszej cukinii dodajemy wszystkie zioła. Ziół ile macie, tyle dajcie. Możecie dać ich dużo naprawdę, bo zioła tu robią dobrą robotę. Jest sezon na zioła, najemy dużo ich. Nie ma sezonu, staramy się jakoś zdobyć i wyciągnąć z zamrażarki czy z jakichś słoików. Słuchajcie, dwie płaskie łyżeczki papryki słodkiej, wędzonej. Na pewno wjedzie tu też pieprz. Słuchajcie, co do soli, jeszcze jej nie dodaję, dodam teraz kaszę. Kasza była delikatnie solona przed gotowaniem. Cukinia była też z solą. Więc nie chcę przesadzić tą solą, więc na spokojnie, sól dodamy na samym końcu. No i teraz dodam tą kaszę. Ona jeszcze paruje, jeszcze jest bardzo gorąca. Ale ładnie ci wyszła ta kasza. Dziękuję. I słuchajcie, teraz jak ona jest taka gorąca, to musicie ją trochę wymieszać z tą cukinią, żeby sobie rąk nie poparzyć. Teraz już wam powiem, że jeśli by wam ta masa wyszła dosyć rzadka, no zdarza się tak, słabo wyciśniecie cukinię, albo cukinia jeszcze wodę puści, różnie to bywa, albo kaszę będziecie, nie wiem, źle ugotujecie i będzie miała trochę więcej wody. Słuchajcie, to można dosypać troszeczkę bułki tartej i to z tym nie ma problemu, się w ogóle nie bójcie tego, no chyba, że jesteście na keto, no to wtedy bułka tarta odpada. Dobra, do tego dodamy teraz jeszcze jedno jajko. Olek, proszę, dodaj mi tutaj jedno jajko. Jajuszka, dawaj. No dzięki. No i teraz klasyka, ręką to trzeba wszystko dobrze wyrobić.
To jest jeszcze ciepłe, ale już można to wyrabiać. Jest ciepłe, ale nie gorące. Dzięki temu, że kaszę pomieszałem z zimną cukinią. Olek, proszę cię, przynieś mi deskę plastikową, tą podkładkę taką. Dobra. A małą czy dużą? Dużą. Słuchajcie, spróbowałem. Musimy tutaj dodać jeszcze soli. Myślę, że łyżeczka już powinna wystarczyć. Muszę jeszcze trochę. Bo pomimo wszystko było to dość mocno jałowe. Wystarczająco jest już soli. Posłuchajcie, mimo wszystko dodam tu jeszcze trochę też bułki tartej. Bo chcę, żeby mi się to trochę lepiej po prostu sklejały te kotlety. Nie chcę się z tym za dużo bawić. No i to już jest dobra masa, słuchajcie, żeby wyklejać po prostu, żeby sklejać, czy robić te po prostu kotleciki. Tak, prawie jak ciasto i można z tego prawie budować różne rzeczy. No dokładnie. No i co, no i teraz klasyka. Bierzemy trochę ciasta. I robimy takie fajne, takie trochę płaskie takie kotleciki. Zobaczcie, tak to wygląda. I odkładamy na jakąś deskę. No i słuchajcie, na rozgrzany olej, w moim przypadku to olej kokosowy, wykładamy i powoli sobie smażymy z każdej strony na złoty kolor. No i nadszedł czas, żeby kotlety przerzucić na drugą stronę. Widzicie, one delikatne, są fajne. Jest też opcja, żeby smażyć bez tłuszczu je w ogóle. Podobno można je smażyć w piekarniku, na dużej blasze po prostu w piekarniku. No ja tam lubię sobie trochę tłuszczu dodać, więc smażę je na tłuszczu. Ok. No i smażymy z drugiej strony. Za chwilę wam powiem, jak smakują. Posłuchajcie, taka porcja mi wyszła tych kotletów, one są naprawdę genialne, najlepsze na zimno. Sosu koperkowego jeszcze nie zdążyłem zrobić, mam tu trochę sosu barbecue, takiego lekko pikantnego. Słuchajcie, zobaczcie, w środku wyglądają tak, są bardzo soczyste, jedynie co, dodałbym dwa jajka na tą ilość, trochę mało, ale trzymają się ładnie, są naprawdę pyszne i z jakimkolwiek sosem są po prostu genialne. Niebo w gębie. Dużo bazylii dajcie, pietruszki i świetną robotę robi tutaj Lubczyk. No po prostu mega. Także gorąco, gorąco polecam, są naprawdę przepyszne, delikatne, soczyste w środku. Takie po prostu letnie jedzenie, bardzo dobre. Ja was zachęcam do gotowania, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Tata, a